Przewodniczący SLD do programu Sojuszu zachęca studentów i profesorów. Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na wrocławskim torze żużlowym. Światowej sławy kantor żydowski wystąpi dziś we Wrocławiu. Jarek Ratajczak, witam Państwa i zapraszam na informacje telewizji dolnośląskiej. Leszek Miller, przewodniczący SLD, był dziś z wizytą we Wrocławiu. Do programu Sojuszu zachęcał studentów i profesorów. SLD szuka nowych zwolenników. Tymczasem, o czym wczoraj Państwa informowaliśmy, jest problem z zatrzymaniem dotychczasowych członków. W poniedziałek do ruchu Palikota przeszedł były kandydat SLD na prezydenta Wrocławia. Leszek Miller we Wrocławiu ostatnio bywa bardzo często. Lider SLD dogląda dolnośląskich struktur Sojuszu i buduje mocno nadszarpniętą reputację po przegranych wyborach samorządowych. To są trudne oczywiście dyskusje, ale bardzo potrzebne. Z jednej strony, żeby lepiej poznać oczekiwania i opinie obywateli, a z drugiej strony też, żeby wyjaśnić plany i zamierzenia, które chce Sojusz realizować. A planów jest wiele. Partia, która nie zdobyła ani jednego mandatu poselskiego z Wrocławia, próbuje podnieść się po porażce. Pomysłów nie brakuje. Po pierwsze, praca, Polska pracy, gdzie praca nie jest przywilejem. Po drugie, zdrowie, tak żeby pieniądz nie był ważniejszy niż zdrowie obywateli. Oprócz tego edukacja i gospodarka. Na tym głównie chce skupić się Sojusz. Na przekonanie wyborców mają 2 lata. Chcemy odzyskać dawne pole lewicy, a więc i sympatyków, i członków, i autorytety naukowe, i autorytety kulturalne. I to jest fragment z naszych, jakbym powiedział, inżynierskich działań we Wrocławiu. Łatwo nie będzie, bo nawet w strukturach partii nie ma pełnej zgody. Wczoraj do ruchu Palikota odszedł Tomasz Czajkowski, były kandydat Sojuszu na prezydenta Wrocławia. Może stwierdził, że jego misja skończyła się w SLD, natomiast ja generalnie bardzo źle odbieram takie zdrady polityczne, od prawicy do lewicy, bo to świadczy o miałkości naszej klasy politycznej. Tymczasem SLD walczy o kolejne głosy poparcia. Dziś do Sojuszu Leszek Miller próbował przekonać studentów i profesorów wrocławskich uczelni. Wrocławska prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na torze żużlowym na wrocławskim stadionie olimpijskim. Śledczy zbadają m.in. czy tor spełniał wymogi bezpieczeństwa. Kilka dni przed wypadkiem informowaliśmy na naszej antenie o zastrzeżeniach kibiców dotyczących fatalnego, ich zdaniem, stanu całego obiektu. Wrocławska prokuratura szuka odpowiedzi na pytanie, co było przyczyną śmierci żużlowca Lee Richardsona. Sportowiec jadący w barwach Marmy Rzeszów zginął w niedzielę po tym, jak zahaczył około innego zawodnika i uderzył w bandę. W toku czynności sprawdzających prowadzonych przez tutejszą prokuraturę dokonano oględzin miejsca zdarzenia, zabezpieczono dokumentację, zabezpieczono sprzęt motorowy, również wydano postanowienie o sekcji zwłok pokrzywdzonego. Wrocławska prokuratura sprawdzi m.in. organizację niedzielnych zawodów. Na chwilę obecną śledztwo jest wszczęte w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. A w toku tego postępowania będą sprawdzane wszystkie okoliczności związane z organizacją tych zawodów żużlowych. Czy zawody te zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurą, czy w celu wykluczenia ewentualnie, bądź też potwierdzenia okoliczności, które miały związek z tym zdarzeniem. Przygotowanie zawodów to jedna sprawa. Przy okazji tragicznego wypadku wraca też pytanie o stan techniczny stadionu, na którym rozgrywają się mecze żużlowe we Wrocławiu. Kilka dni temu kibice Sparty zaprosili na obiekt przedstawicieli Urzędu Miejskiego. Nie kryli obaw o przyszłość żużla we Wrocławiu. Obawiamy się, że ten obiekt niedługo nie będzie nadawał się do użytku, nie będzie spełniał żadnych norm i w związku z tym mecze żużlowe mogą się przenieść poza Wrocław, a to się wiąże z upadkiem sportu żużlowego we Wrocławiu. Jakie będą rezultaty prokuratorskiego śledztwa, na razie nie wiadomo. Wyniki sekcji zwłok sportowca będą znane w środę. W czwartek o 18:30 we wrocławskiej katedrze świętego Jana Chrzciciela zostanie odprawiona msza w intencji żużlowca. Palenie papierosów, picie alkoholu w młodym wieku czy nieprawidłowa dieta to tylko niektóre z czynników zwiększających ryzyko zachorowania na osteoporozę. W początkowej fazie choroba kości przebiega bezobjawowo, jednak skutki są nieodwracalne.
Osteoporoza to choroba charakteryzująca się postępującym ubytkiem masy kostnej, konkretnie wapnia. Jej konsekwencje to zwiększona łamliwość i podatność na złamania kości. Osteoporoza najczęściej występuje u kobiet po menopauzie i u osób zaawansowanych wiekowo. Mężczyźni stanowią 8% tej grupy. Choroba jest nieuleczalna, ale poprzez odpowiednią rehabilitację można ograniczyć jej rozwój. Stosowanie leków, stosowanie diety, prowadzenie rehabilitacji, aktywność ruchowa zmniejsza ryzyko złamań, poprawia gęstość mineralną kości, która jest jakby wyznacznikiem tej choroby. I w ten sposób jakby zmniejsza skutki kliniczne, czyli złamania. Jednym z czynników powodujących wystąpienie osteoporozy są w dużej mierze uwarunkowania genetyczne. Wpływ na to, że możemy zachorować, ma palenie papierosów, nadwaga lub niedowaga, brak ruchu. Ważny też jest okres dojrzewania. W tym okresie nasze kości się budują i to, co zbudujemy do 30 roku życia, to jest jakby nasz materiał, który później stopniowo w procesie starzenia powoli tracimy. Na to nakładają się choroby współistniejące, przedziwne, przeróżne z różnych obszarów, na przykład choroby przewodu pokarmowego, choroby endokrynologiczne, cukrzyca. Jak się przeciwstawić tej chorobie? Jak uniknąć uwolnienia wapnia, przez co powstają w kościach dziury i co za tym idzie, są one łamliwe? Najsilniejszym bodźcem do rozwoju kości jest odpowiednia dieta białkowo-wapniowo-fosforanowa, bogata w witaminę D oraz aktywność fizyczna, różnorodna, najlepiej stała, konsekwentna. Ten sposób kości się modelują i w ten sposób budują swoją ostateczną strukturę. Tak więc trzeba jeść produkty bogate w wapnie, białko i witaminę D, czyli produkty mleczne i ich pochodne. Mogiłe pradziada ocal od zapomnienia. To społeczna akcja skierowana do uczniów na Dolnym Śląsku. Patronuje jej Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Dolnośląski Kurator Oświaty. Kresowe cmentarze na Ukrainie. Trzeba spieszyć się z ich rekonstrukcją. Czas zaciera ślady polskości. Od 3 lat Dolnośląska Młodzież Szkolna włącza się do ratowania polskich nekropolii za wschodnią granicą. To program wychowawczy kształtujący polski patriotyzm. Dzieciom organizuje się spotkania w szkole z mieszkańcami ich miejscowości. No to jest ta specyfika naszego województwa, gdzie ponad 1 000 000 naszych mieszkańców ma korzenie kresowe. Dlatego zaproszenie kresowiaka do szkoły nie jest jeszcze problemem. Po takich spotkaniach zbierają się chętni, by wyjechać na Ukrainę, a tam zadbać o polskie groby. Trzeba pokazać dzieciom, gdzie była polskość, gdzie rodziła się polska kultura, gdzie rodziła się polska nauka. Trzeba wiedzieć o tym, że skąd się pochodzi, gdzie się ma swoje korzenie, jak się ta kultura tworzyła, trochę sięgnąć tam, tą kulturę zobaczyć. Na miejscu tworzone są kilkuosobowe grupy z opiekunami i do ich zadań należy ratowanie cmentarzy z Polakami. Zaczęliśmy 3 lata temu. Było niecałe 90 osób. W tamtym roku 150, w tym może 300. 2 lata temu uporządkowano 8 cmentarzy, rok później już 16. W tym roku planuje się, że takich nekropolii będzie ponad 30. Wyjazd grupy z Polski zaplanowano na 8 lipca. Przyznawany jest za zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnieniem miejsc walk i męczeństwa narodu polskiego. We wtorek złoty medal opiekuna miejsc pamięci narodowej otrzymała jedna z wrocławskich szkół podstawowych. To złoty medal opiekuna miejsc pamięci narodowej. We wtorek to wyjątkowe odznaczenie odebrała Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 we Wrocławiu. To jest ten moment, kiedy na swój sposób zbieramy plony naszej pracy, bo aby otrzymać ten złoty medal, przez przynajmniej 10-15 lat szkoła pracuje wokół patrona szkoły, wokół pielęgnowania pamięci o nim. Tymi, którzy o miejsca pamięci wyjątkowo dbają, są przede wszystkim sami uczniowie. Pojawiają się na wielu uroczystościach poświęconych pamięci osób zasłużonych dla Wrocławia i Polski. Szczególnie jednak dbają o pamięć swojego patrona Władka Zarembowicza, harcerza, członka Polonii Wrocławskiej, który w wieku 26 lat zginął w 1944 roku w obozie koncentracyjnym w Mauthausen.
Tam niedawno gościli uczniowie podstawówki. Właśnie po zawodach pływackich, jak wracaliśmy z Wels, z Austrii, pojechaliśmy do Mauthausen, zwiedzaliśmy. Było dużo klas, pani dyrektor, wszyscy bardzo to przeżywaliśmy, że byliśmy tam. Swojego patrona znają bardzo dobrze i jest dla nich wzorem. Często odwiedzają jego grób na wrocławskim cmentarzu przy ulicy Bujwida. Grób Władka Zarąbowicza odwiedzamy corocznie. Tam wybiera się kilka klas, najczęściej tych najstarszych, szóstych. Odwiedzamy, zawsze jest taka modlitwa, jakieś zapalamy znicze. Dla mnie jest dużym wzorcem, ponieważ bardzo lubił książki. Miał 1000 ponad książek. Jako ostatni był drużynowym ZHP po wyzwoleniu Dolnego Śląska. Lubił muzykę, grał na fortepianie, na skrzypcach. Medal opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznawany jest przez Radę Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, której przewodniczy profesor Władysław Bartoszewski. Medal ten wręczany jest zarówno osobom, jak i instytucjom za wybitne osiągnięcia, zasługi w zakresie propagowania, upamiętniania Miejsc Pamięci Narodowej, propagowania wiedzy o tych miejscach, propagowania historii narodu polskiego. Z informacji przekazanych nam przez dyrektor szkoły wynika, że SSP nr 72 we Wrocławiu jest jedyną szkołą podstawową w Polsce, która otrzymała złoty medal opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Tu żyli jego przodkowie, dlatego to miejsce wśród wielu z całego świata darzy szczególnym sentymentem. Tak o Wrocławiu mówi jeden z najbardziej znanych kantorów żydowskich, Israel Rand. Dziś wieczorem wystąpi z koncertem w synagodze pod Białym Bocianem. Israel Rand urodził się w Tel Awiwie w 1963 roku. Już w wieku 4 lat wykazywał niezwykłe umiejętności wokalne. Ten wybitny kantor żydowski, uznawany za muzycznego geniusza, gości we Wrocławiu podczas trwającego festiwalu kultury żydowskiej Simcha. On już jako małe dziecko był fantastycznym śpiewakiem, był niezwykle uzdolniony, uczył się u największych kantorów świata i dyrygentów. I ta jego szkoła dzisiaj właśnie nam pokazuje, jak pięknie można śpiewać. Rand na co dzień mieszka w Izraelu, jednak często podróżuje po świecie z koncertami. W Polsce był już w Krakowie, jednak Wrocław odwiedza po raz pierwszy. A ta wizyta jest dla niego o tyle szczególna, bo tu po II wojnie światowej mieszkali jego rodzice. Po tym, jak moi rodzice wrócili z Syberii, to osiedlili się we Wrocławiu. Tu mieszkali przez 5 lat. Tu się pobrali i tu urodziła się moja najstarsza siostra. Izrael zwiedził już Stare Miasto i okolice, zwłaszcza dzielnicę Czterech Wyznań z wrocławską synagogą na czele, gdzie dziś wykona koncert wspólnie z chórem synagogi pod Białym Bocianem. Bywałem parę razy w Krakowie, gdzie śpiewałem na festiwalu żydowskim, ale tu jestem po raz pierwszy. Mam nadzieję, że nie ostatni. Ja mam nadzieję, że ten koncert, który będzie dzisiaj na festiwalu we Wrocławiu, to będzie niezwykła uczta dla melomanów, bo z jednej strony kantor z chórem, chór sam, a także na zakończenie kilka utworów kantor zaśpiewa tylko i wyłącznie z akompaniamentem organów, za którymi zasiądzie Piotr Rojek. Wieczorny koncert we wrocławskiej synagodze pod Białym Bocianem rozpocznie się o godzinie 20. A teraz przykład, że razem można więcej. Trzeba być tylko mamą i mieć trochę wolnego czasu. Wrocławska inicjatywa Klub Mamuśki ma już oddziały w kilku miastach w Polsce. Wszystko zaczęło się od Eli, mamy małego Mateusza i Martusi. To dzięki niej już od roku wrocławskie mamy łączą siły i razem stawiają czoła trudom macierzyństwa. Zostałam mamą i po jakimś czasie, wiadomo, pierwsze miesiące to jest oswajanie się z nową sytuacją, organizacja na nowo życia rodzinnego. Natomiast potem chciałam poznać inne wrocławskie mamy, zobaczyć jakie one mają problemy, jak sobie radzą z macierzyństwem, jakie mają obowiązki. No i stąd właśnie idea Klubu Mamuśki. Spotkania z dietetykami, kosmetyczkami, lekarzami, a nawet ekonomistami to spontaniczna inicjatywa mam. Okazuje się, że to druga mama jest często większą skarbnicą wiedzy niż nie jeden podręcznik. Oprócz tego, że rzeczywiście się poznajemy, zaprzyjaźniamy, to właśnie jest to taki czas, żeby się powymieniać poradami, na przykład polecić jakiegoś specjalistę, tak pediatrę, laryngologa. Także ma to być taka przestrzeń dla mam. Jest to fajna okazja, żeby wyrwać się właśnie z domu, z tej codziennej rutyny, a potem też wrócić do tego i w jakiś sposób docenić tą naszą macierzyńską codzienność. Dziś mamy poznają język migowy. W ten sposób mogą rozmawiać ze swoimi dziećmi, nawet gdy te nie znają jeszcze słów. A korzyści z takiej
nauki przez zabawę są o wiele większe. Rozwój intelektualny dziecka, które od najmłodszych lat miga, jest o 12 punktów w skalach inteligencji więcej niż dzieci, które nie migają. Poza tym rozwój kompetencji społecznych, małej i dużej motoryki, więc same plusy. Klub Mamuśki skupia już kilkadziesiąt mam we Wrocławiu. Ma swoje oddziały w Gliwicach i Dzierżoniowie. Kolejne kluby organizują się w Oleśnicy i Nysie. Fajnie, że jest właśnie taka okazja, żeby się spotkać z innymi mamami. Mam przynajmniej pretekst, żeby jednak tutaj przyjechać, wsiąść w PKS i przyjechać z małym tutaj i spotkać się z innymi mamami. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu. Są bezpłatne i jedynym wymogiem jest bycie mamą. Bez względu na wiek i liczbę pociech uczestniczki klubu Mamuśki udowadniają, że bycie mamą to brzmi dumnie. Ciekawe co na to tatusiowie. A teraz skrót pozostałych informacji z wtorku. We wtorek przy ulicy Kuźniczej odsłonięto tablicę poświęconą młodocianym więźniom politycznym obozu w Jaworznie. Nazywani byli żołnierzami drugiej konspiracji. Za walkę o niepodległą Polskę zostali skazani przez stalinowski reżim na śmierć lub ciężkie więzienie i tortury. Pracowali w śląskich kopalniach węgla. To jest ważny fragment historii Polski po prostu. Mianowicie opór stawiany przez młodych i przez starszych, ale w tym wypadku opowiadamy o młodych ludziach, reżimowi, opór stawiany reżimowi komunistycznemu. Po drugie, jeśli chodzi o Wrocław, to dlatego, że w okresie powojennym na ziemiach zachodnich, między innymi we Wrocławiu, te ziemie były i Wrocław były pewnym azylem wolności. Przez obóz w Jaworznie w latach 1944-56 przeszło ponad 8 tysięcy młodocianych więźniów politycznych poniżej 21 roku życia. Wielu z nich w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia osiedliło się na Dolnym Śląsku. Do Stowarzyszenia Jaworzniacy należy obecnie około 350 osób. W Warszawie już od kilku lat, a we Wrocławiu w pełnej odsłonie dopiero po raz pierwszy, rozpoczął się właśnie festiwal filmów dokumentalnych Planet plus Doc Film Festival. W ciągu 7 dni w Dolnośląskim Centrum Filmowym zostanie wyświetlonych 48 filmów. Odbędą się także spotkania z ich reżyserami. Michael Glawoger, Austriak, który prezentuje tutaj swój najnowszy film Chwała dziwkom, ale pokazujemy również dwa jego wcześniejsze słynne filmy, ale też James Marsh, laureat Oscara za Człowieka na linie, który tym razem prezentuje projekt Nim. Prezentowane filmy poruszają najbardziej aktualne problemy XXI wieku, granice etyki dziennikarskiej, postęp i zagrożenia globalnego rozwoju, czy na przykład zagadnienie demokracji we współczesnej Rosji. Festiwal potrwa do 20 maja. Pod koniec kwietnia informowaliśmy Państwa o fatalnym stanie miejsca, w którym przed kilkunastu laty znajdował się dworzec PKS. Okazuje się, że teren na placu Konstytucji 3 maja może zmienić się nie do poznania. Firma z kapitałem ukraińskim Wisher Enterprise, która od półtora roku jest właścicielem działki, ma wybudować hotel i biura. Na parterze znalazłyby się sklepy, pod nimi parking. Także ma powstać skwer dla mieszkańców z zielenią. Czy tak się stanie? Trudno to przewidzieć, tym bardziej, że to już kolejny pomysł na ten teren. I jak do tej pory jedno co jest pewne to to, że jak dotąd na planach się kończyło i nic się tu nie działo. Może tym razem to się zmieni. I to była ostatnia informacja, kolejne w środę rano. Życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia.